Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i przybyli. Witam bardzo serdecznie gości dzisiejszego wieczoru, pana profesora Andrzeja Mencfela, pana profesora Rafała Habielskiego i głównego bohatera wieczoru, autora wielkiego dwutomowego dzieła pana profesora Andrzeja Stanisława Kowalczyka. Proszę Państwa, o paryskiej kulturze, o środowisku Jerzego Giedroycia napisano już właściwie bibliotekę. Nie ukrywam, że gdy autor przyszedł z propozycją, żeby wydać kolejną książkę, wahałem się trochę, ponieważ wydawałoby się, że to środowisko i to zjawisko w kulturze powojennej Polski i emigracji jest już bardzo dokładnie opisane. Zresztą sam autor, bohater tego wieczoru, pan Andrzej Stanisław Kowalczyk, wydał już co najmniej dwie książki poświęcone bezpośrednio Giedroyciowi, jego wydawnictwu i pismu, a jest też edytorem olbrzymich bloków korespondencyjnych, między innymi bloku korespondencji Jerzego Stępowskiego z Jerzym Giedroyciem, wydanego w Archiwum Kultury. Ale gdy autor przysłał tekst i gdy mogłem się z tym tekstem zapoznać, to moje wahania i wątpliwości znikły. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Fundacji Kultury Paryskiej te tomy olbrzymich rozmiarów mogliśmy wydać. Książka jest niezwykła, opowiada o losach Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia i związków Jerzego Giedroycia z Juliuszem Mieroszewskim w latach od powstania Instytutu do śmierci Juliusza Mieroszewskiego, czyli do roku 76. I sami Państwo zobaczycie, czytając tę książkę, że jest to właściwie przewodnik. Andrzej Stanisław Kowalczyk w sposób bardzo zrównoważony, spokojny oprowadza po losach, dziejach nie tylko środowiska kultury paryskiej, ale również związków kultury paryskiej z inteligencją krajową, z twórcami krajowymi. Rzeczywiście takiej książki dotychczas nie było. Dziejów tych wzajemnych afiliacji, dziejów pisma, środowiska, wydawnictwa, zespołu. Także bardzo się cieszę, że książka mogła się ukazać w Bibliotece Więzi. I proszę Państwa, po tym krótkim wstępie oddaję głos panu profesorowi Andrzejowi Mencfelowi. Wiele pochwał, nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od tego, co najmniej rzuca się w oczy czytelnikowi, a co jest związane z doświadczeniem pisarskim autora Andrzeja, który jest pisarzem. I to jest książka, jak powiedział przed chwilą redaktor Kądziela, która jest takim przewodnikiem. Można powiedzieć, że ona ma przewodnika, to jest przewodnik, który nas oprowadza. Ale ten przewodnik, który nas oprowadza po całym tym świecie, bardzo gęstym od różnych relacji międzyludzkich, to jest człowiek, to jest autor, który jest pisarzem i który prawie niedostrzegalnie, to znaczy nieomal przezroczyście, rzadko siebie ujawniając. I ta epicka opowieść, która liczy prawie 1000 stron, a ja bym ją z przyjemnością w objętości powiększył, to teraz to już się takich rzeczy nie pisze, taka wojna i pokój, można powiedzieć. To naprawdę się tak czyta trochę, tym bardziej, że od wojny się właściwie zaczyna. I to jest pierwsza zaleta tej książki, tego dzieła. Druga zaleta jest taka, że ono jest oparte na nieprawdopodobnie bogatym materiale źródłowym. Że autor tej książki, to ja ukułem taki termin, on ma złe skojarzenia, ale w tym przypadku dźwięczy dobrze, prawda? Autor jest źródłożercą, to znaczy to jest, to jest jednak niebywałe, do czego on sięgnął, do czego dotarł, to nie chodzi tylko o starannie i drobiazgowo przepatrzone archiwum Instytutu Literackiego, które setki razy się pojawia w odniesieniach, ale także wiele innych rękopiśmiennych zasobów, a to
a to zasoby Czapskiego gdzieś przechowywane, a to to, a to tamto, wszystkiego nie spamiętałem. To jest niebywałe zupełnie, prawda? Dlatego, że bogactwo tego oparcia źródłowego jednocześnie legitymizuje bardzo dobrze i całą tą narrację i wszystkie sądy autora. Z czym się wiąże kolejna zaleta tej opowieści, tego prowadzenia nas przez tę opowieść, mianowicie taka, że autor, który, jak powiedziałem, jest pisarzem doświadczonym, także prozaikiem, jednocześnie ma znakomitą umiejętność oddawania głosu swoim bohaterom. I to, co jest znakomitą cechą tego dzieła, to jest jego taka polifonia, że użyję terminu z teorii powieści. Słyszy się głosy tych wszystkich wspaniałych, wielkich postaci, którzy w to dzieło byli zaangażowani. On umiejętnie z maestrią niekiedy reżyseruje te dialogi, które się w różnych fazach całej tej nieomal 50-letniej historii. Ten koncert dialogu, który jednocześnie jest panoramą postaw, zróżnicowań tych postaw, naprawdę jest pasjonujący. W związku z tym takim czytelnikom jak ja, no, który trochę znam dzieło kultury, ale mogę powiedzieć tak z lotu ptaka, tym się różni od Andrzeja, że też czasem pracuję na źródłach, ale jakoś tak szybciej jakieś hipotezy mnie pociągają z nimi związane, a ten autor jest pod tym względem niezwykle powściągliwy. Nie fantazjom nie daje się uwieść, natomiast tworzy obraz, który moim zdaniem przez dziesięciolecia będzie podstawowy. Nikt kto, nie tylko o kulturze i Instytucie Literackim, Giedroyciu, Mieroszewskim, Czapskim, Miłoszu i różnych innych będzie chciał pisać, czy w ogóle pomyśleć sensownie, nie będzie musiał się oprzeć o to, co Andrzej Kowalczyk powiedział w tej książce, ale też będzie musiał się do tego, co jest powiedziane, odnosić. Ale ona będzie działała przez dziesięciolecia. To jest dla mnie całkowicie niewątpliwe. No. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest taka rzecz, która jest trochę wykracza poza samą tę książkę, ale ona jest poniekąd historią kultury polskiej tego półwiecza. No, bo wszystkie podstawowe dylematy, jakie w ciągu tego półwiecza nas dotyczyły, to ona się musi do nich odnieść. No, zwłaszcza, że twórcy tego dzieła byli w środku tych dylematów, nie tylko emigracyjnych, bo główna dramaturgia rozgrywała się, jeśli chodzi o stosunek do kraju i do tego, co w nich zachodzi, że ona ma jeszcze jedną zaletę. To jest trochę związane ze stanowiskiem kultury własnym, ale nie tylko. I przez umiejętność oddawania głosu twórcom tego dzieła kultury, ale nie tylko, bo także, co mnie osobiście zaskoczyło, bo my się z Andrzejem znamy już dość długo, ale też pragnę Państwa zapewnić, że w wielu różnych poglądach się zapewne różnimy. No. Otóż, że ona mnie zaskoczyła tym, że ona jest mi bardzo bliska przy tych różnicach poglądów w takiej narracji, w stanowieniu takiej narracji, którą ja bym chciał widzieć jako dominującą w opowiadaniu historii tego ostatniego półwiecza. Ona, żeby tak powiedzieć, jest bardzo dobrze ulokowana w takiej środkowej postawie wobec różnych zdań, która wcale nie jest dominująca dzisiaj. Najkrócej rzecz biorąc, to jest pewne uproszczenie, ale jak będzie dyskusja, to obe. Tak, to znaczy najprościej, najkrócej rzecz biorąc, dominuje dzisiaj narracja, której szczytowym wyrazem są postawy żołnierzy wyklętych. A to jest zupełnie inna narracja.
Ona jest właśnie utrafiona w środek naszych dylematów i różnych wyborów, które przez te pół wieczy żeśmy dokonywali. Różni je różnie dokonywali, panorama tych postaw też tam jest, ale ona ma tą zaletę, że powinna oddziaływać nie tylko na tych, którzy zajmują się dziełem kultury, Giedroyciem, Jaroszewskim, ale wszystkich tych, którzy jakkolwiek sensownie chcą opowiadać o tym, co w ciągu ostatniego półwiecza, a nawet więcej nam się przytrafiło. Dziękuję bardzo. Mówił pan Andrzej Benzfel, historyk literatury, krytyk literatury, kulturoznawca, a teraz oddajemy głos panu profesorowi Habielskiemu, historykowi z krwi i kości, który był wydawcą pism Jaroszewskiego i zajmuje się myślą polityczną. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wśród zasług, o których już była mowa, które chciałbym podkreślić czy kontynuować, jest cały szereg trudności, na które napotyka każdy autor mierzący się z kulturą. I wśród tych trudności jest oczywiście ta kwestia, o której pan profesor Metzler wspomniał, to znaczy dotychczasowa literatura, korpus listów ogromny, 2500 listów wymienili ze sobą, zarejestrowanych, znanych listów, wymienili ze sobą Mieroszewski, Giedroyć od 1949 roku do 1975. Jest około 400 tekstów, które Mieroszewski opublikował w Kulturze. Ale kultura była pismem bardzo specyficznym i trudność w pisaniu o niej nie polega tylko na tym, żeby się zmierzyć z tym wszystkim, co stanowiło zawartość listów i co stanowiło zawartość miesięcznika. Tą trudnością było to, że Jerzy Giedroyć był redaktorem niepiszącym. To znaczy pisał listy, ale nie pisał tekstów, ale jeśli pisał, to w sposób bardzo ograniczony. Juliusz Mieroszewski był natomiast osobą, któremu czernienie papieru nie sprawiało żadnych trudności. Pisał listy i pisał także teksty, pełniąc taką funkcję portparolną, takiego wyraziciela. Giedroyć zwracał mu uwagę, że to, co pan pisze, to, co pan publikuje w Kulturze i to, co pan pisze, nie jest pańskim stanowiskiem, to jest stanowisko pisma. Problem w opanowaniu kultury, w dotarciu do istoty tego fenomenu polega także na odpowiedzi na pytanie o profil polityczny tych bohaterów. No tym bardziej, kiedy pisze się o polityce i kiedy nadtytuł książki, czy tytuł główny książki brzmi Wena do polityki. Tu problem polega na tym, że Jerzy Giedroyć jest osobą, przynajmniej dla mnie, o dość niezidentyfikowanym albo trudnym do identyfikacji profilu politycznym. Przed wojną był to człowiek idący kursem zdecydowanie prawicowym. To się zmienia po 1945 roku. Pytanie, którym zresztą boryka się Andrzej Kowalczyk w swojej książce, które stawia jako problem, brzmi, czy to jest zmiana o charakterze taktycznym, czy to jest coś w rodzaju kamuflażu. Czy to może jest takie przekonanie, któremu ulega Giedroyć na początku lat 50., że z komunizmem to lepiej z lewej strony walczyć. To znaczy, że komunizm jest wrażliwszy na uderzenia z lewej strony. No więc jeżeli chcemy z tym systemem się efektywnie mierzyć, to musimy się przedstawić jako lewicowcy. Co przybiera dość kłopotliwe także wymiary, no bo nagle Juliusz Mieroszewski zaczyna pisać o sobie, że jest socjalistą, czytelnikom dokładnym w Polsce, nie tylko w Polsce, nie uchodzi to uwagi. No Giedroyć jest w tej szczęśliwszej sytuacji, że takich deklaracji w tekstach publikowanych nie składa. No ale trzeba to także rozpoznać prawidłowo, czy mamy do czynienia z maską, czy mamy do czynienia z kamuflażem, czy mamy do czynienia z zwrotem o charakterze taktycznym. To, że taktyka jest dla Giedroycia kwestią ważną, zresztą nigdy tego nie ukrywał, bodaj w autobiografii jest takie zdanie, czy w jednym z wywiadów opublikowanych mówi o sobie, byłem czy jestem przeżarty taktyką. Do tych kłopotów, czy do tych trudności, o czym też już tutaj była mowa, zaliczyłbym także to, że o ile Kultura jest pismem do 1989 roku docenianym, ale traktowanym dość krytycznie na emigracji i nie tylko chyba na emigracji, bo mamy do czynienia z całym szeregiem głosów krytycznych wśród bliskich współpracowników, no, w książce zresztą o tym jest mowa,
na przykład taki właśnie stały spór pomiędzy redaktorem a Stefanem Kisielewskim. Oni właśnie stale są, Kisielewski jest obecny pod pseudonimami, w sensie literackim, jako pisarz obecny, jako publicysta, no ale to mamy do czynienia z konfliktem politycznym, z różnicą stanowisk pomiędzy nimi. Zmienia to się, zaczyna to się zmieniać w 1976 roku, kiedy po śmierci Mieroszewskiego powstaje drugi obieg, no bo on umiera na kilka dni przed czerwcem 1976 roku, na kilka miesięcy przed powstaniem KOR-u, a po powstaniu Polskiego Porozumienia Niepodległościowego powstaje drugi obieg wydawniczy, który okazuje się, w którym się okazuje bardzo dużo tekstów. No i ta sława pisarska, to przekonanie o tym, że mamy do czynienia nie tylko z wybitnym publicystą, ale że mamy do czynienia z pisarzem politycznym, albo nawet spotkałem się z takim określeniem, że to jest taki filozof polityki trochę, a na dodatek z kimś profetycznym, to znaczy osobą, która trafnie przewidywała przeszłość, no także dla autora nie jest czymś prostym, bo bardzo łatwo ulec takiej fascynacji. Pan profesor Mentzfeld o tym wspomniał, ja też uważam to za niesłychanie ważny pozytyw tej książki, mianowicie, że autor, który nie kryje fascynacji zjawiskiem, to znaczy kulturą i jej przesłaniem, potrafi zachować zdystansowany stosunek do swoich bohaterów. Co ciekawe, odnosząc się krytycznie czy sceptycznie do niektórych tekstów czy niektórych fragmentów pisarstwa Mieroszewskiego, które ja na przykład oceniam zupełnie inaczej. Jeden z tekstów, który Andrzej Kowalczyk uważa za słabszy, który uznał za stosowne poddaniu takiej krytyce, mianowicie Stare wino w nowych beczkach, ja uznałem za tak atrakcyjny tekst, tak ważny, tak zawierający różnego rodzaju uniwersalne tezy, że miałem przyjemność dwukrotnie przygotowywać wybór tekstów publicystycznych Mieroszewskiego z kultury i dwukrotnie ten tekst umieściłem. Więc to nie są wszystkie problemy, które składają się na bagaż osoby, która mierzy się z kulturą, ale wymieniłem chyba takie, które można traktować jako najważniejsze, to znaczy takie, które trzeba pokonać, żeby ta narracja dotyczyła istoty zagadnienia. Kwestią może poboczną jest istota niezależności kultury, bo książka jest poświęcona przede wszystkim sprawom politycznym, ale bardzo dobrze ona jest obudowana, ten główny wątek jest obudowany różnymi interesującymi informacjami dotyczącymi nakładów na przykład. No to są takie informacje znane fachowcom, którzy się mieli taki pieniędzy. No właśnie się, tak i wziąłem się, to jest jedna zupełnie rewelacyjna informacja, mianowicie dla fascynatów kultury bardzo ważna, że była jakaś nieznana dotacja, o której Andrzej Kowalczyk pisze. No, która w pewnym świetle stawia tą podnoszoną zawsze przez Giedroycia, no ja jestem niezależny, żadnych pieniędzy od nikogo nie biorę i tak dalej, i tak dalej, prawda? Ja nie uważam, że branie pieniędzy było przez niego czymś krytycznym. On się chyba zachował tak jak Piłsudski, który mówił, że trzeba brać pieniądze, ale nie kwitować, bo nie odnoszę wrażenia, żeby linia kultury zmieniająca się, chciałbym jeszcze o tym słowo powiedzieć za chwilę, była dostosowana do zmian polityki amerykańskiej. No tak nie jest, prawda? Wprost przeciwnie, mamy, przecież Giedroyć należy do jednego z czołowych krytyków polityki amerykańskiej i daje temu wyraz nie tylko w listach, ale od czasu do czasu w tekstach publicystycznych. No, ale to są wszystko rzeczy szalenie ciekawe. No poza kwestiami czy takimi personalnymi, to znaczy zbudowania, profesor Mentzfeld ładnie o tym powiedział, że daje możliwość mówienia swoim bohaterom. Tamta relacja prywatna też dziwna, szalenie trudna, prawda? To znaczy Mieroszewski był człowiekiem, który ani razu nie odwiedził kultury i praktycznie o czym Andrzej mówi, cały czas podaje te same powody, prawda? To znaczy, że travel dokument jest przeterminowany i on nie może pojechać, żeby go odnowić, prawda? I to doprowadza do furii redaktora i kontakt, ale dzięki temu może, bo dzięki temu zyskaliśmy tak obszerną korespondencję, która w latach 70. tylko trochę staje się rzadsza, dlatego że redaktor częściej korzysta z telefonu, no poza tym częściej przyjeżdża do Londynu. Chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć.
mianowicie o tej zmienności linii politycznej, dlatego że jedną z podstawowych takich zjawiskowych właściwości kultury jest zmienność polityczna. To znaczy to pismo na przestrzeni, w momencie kiedy zyskuje jakąś taką właściwość programową, czyli od 50 roku no do 76 i później, ono idzie różny, zmienia kurs. To jest efekt myślenia Giedroycia, który uważa, że polityka to nie są sakramenty, trzeba się dostosowywać do rzeczywistości, przylegać do tej rzeczywistości. I jest naprawdę uderzające, jak książki, które, nie wszystkie, ale większość książek, która się ukazuje, mówię o książkach politycznych w Bibliotece Kultury, i teksty są związane z sytuacją polityczną w kraju. No, jeśli się zaczyna Jugosławia i Gilas, no to zaraz jest program Związku Komunistów Jugosławii. A jeśli wyjeżdża z Polski Stawar, to są teksty Stawara. Jeśli się dzieje coś, co on uznaje za ciekawego w partii, to znaczy myślę o rewizjonizmie, no, stara się dawać temu wyraz w kulturze. No, ale to także nie jest proste dla analityka, dla historyka, czy kogoś, kto no, jest pisarzem, jak słyszymy, ale także musi być wyposażony w umiejętność oceny tekstu politycznego. Mianowicie ten zygzak, który kultura robi, to znaczy przechodzenie do kolejnych faktów, czy też do stawianie kolejnych propozycji, uważanie tych propozycji za znakomite, a potem odchodzenie od tego. I te wszystkie rzeczy Andrzejowi znakomicie się udały. To znaczy mamy do czynienia, tu się zgadzam z tym, o czym panowie już mówili, z najpełniejszym wykładem na temat politycznego charakteru tego pisma. I mimo tego, jak powiedziałem, że znajduje się w tej narracji cały szereg rzeczy, które z polityką nie są związane, one wszystkie jakoś się tłumaczą. Z takich technicznych rzeczy, jeśli mogę słowo jeszcze powiedzieć, to znakomicie udało się podzielić materiał, bo jeśli państwo przeczytali tę książkę, to zwróciliście uwagę, że tam nie ma takich tradycyjnych rozdziałów, prawda, że które się jakoś nazywają, rozdział pierwszy, ma jakąś ramę chronologiczną, no i autor się wykłada. Tylko on skonstruował rozdziały, które mają, no właśnie nie mają jednolitego tytułu, tylko idąc logiką, bo takie mam wrażenie, idąc logiką problemu w listach, zawierają różne kwestie, które są ze sobą często względnie w sposób powiązane. Dotyczą spraw politycznych, głównych, bardziej Mieroszewskiego, bardziej Giedroycia, bardziej Domu Kultury itd., itd. Więc konkluzja jest taka, że zarówno jeśli chodzi o sprawy wybrania z tego materiału, tego wszystkiego, co dla istoty linii politycznej czy polityki kultury było najważniejsze, jak i znalezienie odpowiedniej formy, autor się obronił i wyszedł z tego znakomicie, z sukcesem. Jeszcze chciałem coś dodać po tym, co powiedział profesor Kabielski, bo ten obraz ma jeszcze jedną zaletę. Oczywiście wszyscy, którzy cokolwiek wiedzą o kulturze, wiedzą, że to nie był żaden zespół. Jest ta słynna anegdota z tym, jaki jest skład tego zespołu, ale niemniej to była konstelacja wybitnych indywidualności. Bez tej konstelacji by tego nie było. To wewnętrzne wejrzenie, które mamy tutaj, oparte, jak już powiedziałem, na różnych źródłach, także na różnych bruliodach, to ono pokazuje też rzecz zupełnie niebywałą. Właściwie oni cały czas się rozpadali, a przetrwali 50 lat. No to z Polski. Ale napięcia wewnętrzne były naprawdę niebywałe, prawda? A jednocześnie się to nie rozleciało. To jest właściwie nie do pojęcia. To powinno się parę razy rozlecieć po drodze. Prawda? I to Andrzej też z taką dramaturgią, z właściwą dramaturgią, z ujawnianiem różnych rzeczy, o których się plotkowało, ale nikt dotąd nie napisał, na przykład to z życia osobistego redaktora naczelnego, znaczy redaktora, bo nie było naczelnego, ale z właściwą sobie jawnością, ale też i elegancją te różne rzeczy Andrzej znakomicie opisał.
Bardzo dziękuję za refleksje czytelników, najbardziej chyba kompetentnych. Dwa słowa powiem w ogóle o perspektywie autora, która może nie jest ciekawa, ale ta książka właściwie miała być czymś innym zupełnie. I planowałem ją jako biografię Giedroycia i myślałem, że napiszę ją w ciągu trzech lat maksimum. No i że w ogóle jestem przygotowany do napisania takiej książki. Po czym w trakcie okazywało się, że moje przekonanie o opanowaniu materiału jest fałszywe, że tematów, wątków, spraw, ludzi w ogóle przybywa. Materiał przybywa, sterta kserokopii, rozmaitych skanów i tak dalej. No i że po prostu nie potrafię napisać biografii, tak, że jakby nie obejmuję tego. No i siłą rzeczy niezbędna była korekta. Całe życie wydawało mi się, że o sile kultury decydowali pisarze pierwszej wielkości, jak Gombrowicz, Miłosz, Stępowski, Jeleński i tak dalej, że oni byli taką właśnie fundamentem, podporą i wykreowali, zrobili z kultury, oczywiście z inspiracją Giedroycia, wielkie pismo. No ale w trakcie jakby wgryzania się, wielokrotnego czytania tych roczników i tak dalej, przyszedłem do przekonania, znaczy jakby doceniłem, tak, rolę kogoś, kto doceniany był przez historyków, jak na przykład przez Rafała Chabielskiego, który pisał wielokrotnie o Mieroszewskim, ale to nie było dla mnie jakby oczywiste. Ja potrzebowałem znacznie więcej czasu, żeby rolę Mieroszewskiego docenić, no i w ogóle zmierzyć się z tematem pod nazwą Mieroszewski, jego twórczość, jego filozofia, jego psychologia. Tak więc no tutaj ostatecznie pisanie tego zabrało mi nie 3 lata, a 9 lat i książka i wyszło zupełnie co innego niż planowałem. Tak więc biografia Jerzego Giedroycia jest do napisania, ale to bardzo w ogóle biografia jest niezwykle, jak doświadczyłem tego, niezwykle trudnym gatunkiem literackim. Może też trzeba, żeby ktoś z innego pokolenia spojrzał na te sprawy, prawda? Bo wydaje mi się, że historia kultury tych ludzi to jest jakby temat, do którego będą kolejne pokolenia inteligencji polskiej wracały. Możemy go faktograficznie wyczerpać, poznać, natomiast że w różnych epokach przyszłości będzie nam towarzyszyła, będą nam ci ludzie towarzyszyli i inspirowali. Tutaj chciałem dorzucić taką uwagę, tak, że jest to taka książka, która zmieniała się w miarę jak autor edukował się, poznawał i zmieniał perspektywę. Bardzo trudna rzecz do napisania. Miałem niekiedy wrażenie, że właśnie książka ta zabiera mi wszystkie siły życiowe i miałem ochotę chwilami ją zarzucić nawet, w przekonaniu, że nie dam rady po prostu już jej skończyć. To, co powiedział Andrzej, potwierdza tylko trafność sentencji, którą często uczniowie profesora Baczki zdają, bo on ją często powtarza. Człowiek pisze jakąś książkę po to, żeby się dowiedzieć, jak mógłby ją napisać.